Jorku, mój przyjacielu. Przyniosłem coś dla ciebie. Proszę. A co to takiego? A sam zobacz. Och, Dyziu, chociaż raz pomyślałeś o mnie. A co to jest? Testament? Testament. Jaki testament? Czyj testament? No oczywiście, że twój. Mój? Ale tutaj jest napisane tylko jedno słowo. Testament, a poza tym cała kartka jest pusta. No właśnie, bo ty się ostatnio, doktorku, strasznie zaniedbałeś. I jeszcze nie napisałeś swojego testamentu. A niby dlaczego miałbym już pisać swój testament? Na wszelki wypadek i ze względu na naszą przyjaźń. No, na wszelki wypadek to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale ze względu na naszą przyjaźń nie rozumiem. A co tu jest do rozumienia? Sam mnie wybrałeś na swojego przyjaciela, tak? No, w pewnym sensie tak, ale... No właśnie. I dlatego w testamencie uwzględnisz, że dajesz mi w spadku swoje mieszkanie, kosztowności, wszystkie pieniądze, samochód i ten gabinet. Ty żartujesz sobie, Dyziu, ze mnie? No dobrze, samochód wystarczy. A przecież ja nie mam żadnego samochodu. Ale możesz mieć w przyszłości, prawda? O, to weź w cudzysłowie, ewentualny samochód. No zrób chociaż tyle dla naszej przyjaźni. Dyziu, ty mi tu z przyjaźnią nie wyjeżdżaj. Bo kiedy Pan Jezus przyjaźnił się z Piotrem i z Janem, to nie dla jakichś korzyści materialnych. A oni głosili jego nauki bezinteresownie, a nie żeby jakiś tam samochód dostać. Jestem na ciebie obrażony! No, ale ja nie jestem przecież apostołem. A poza tym to wtedy nie było samochodów. Dyziu, do apostoła to ci jeszcze bardzo, 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 bardzo daleko. Bo ty nie widzisz nic oprócz tylko czubka własnego nosa. Żegnam!